Witamy Państwa przy wielkanocnym stole, jak widać. Jesteśmy już wszyscy po wielkanocnym śniadaniu w tę przepiękną niedzielę. I dzisiaj zagościliśmy w domu Państwa Topolów. Pani Stefania Topola, witam bardzo serdecznie. A tutaj już pracujący mocno wnuk Pani Stefanii, Jacek. I powiem Państwu, że dziś będzie okazja porozmawiać z Panią Stefanią, a jutro w kolejnym odcinku naszych wielkanocnych spotkań właśnie z tym drugim pokoleniem, które przejęło tradycję zdobienia jaj, bo o tym będziemy mówić głównie. Ale Pani Stefanio, trudno mi nie zapytać o to wielkanocne śniadanie, o ten wielki tydzień, o to, jak tutaj na tym opolskim, śląskim stole, jak ten wielki tydzień przebiegał, jak to było w Pani domu rodzinnym, jak jest teraz. Jakie te najważniejsze tradycje od Wielkiego Czwartku po właśnie niedzielę, które były najistotniejsze i najważniejsze? No, przede wszystkim muszę powiedzieć, że u nas święta Wielkanocy to były bardzo zapracowane. Już cały tydzień, gdy było dużo pracy, już nie mówiąc, że tam sprzątanie, gotowanie czy jakieś inne rzeczy, ale muszę powiedzieć, że właśnie w tą niedzielę palmową trzeba było iść do kościoła, chodziliśmy do kościoła, do Groszowic i żeśmy święcili palmy. I to są autentycznie poświęcone palmy. Już tylko tyle mi zostało. I z tych palm właśnie w czwartek wykonuje się krzyżyki, z tymi krzyżykami się chodziło na pole. To czynią jeszcze do dnia dzisiejszego mieszkańcy, no muszę powiedzieć Grudzic, bo to też robię, że kto już nie ma pola, to w domu rozkłada, gdzieś w mieszkaniu, tego. Ale same później przygotowania to były takie trochę, można by powiedzieć, sporadyczne, bo u nas w domu byłyśmy z mamą i z ciotkami bardzo zajęte właśnie drapaniem tych naszych kroszonek. Po co żeśmy to robili? Robiliśmy po to, że jak drugi dzień świąt wielkanocnych, to jest zwyczaj, że mężczyźni, młodsi, starsi polewają swoje kobiety wodą czy perfumami i każda pani była zobowiązana podarować tą kroszonkę. I muszę powiedzieć, moi rodzice byli 50 lat po ślubie, ale moja mama zawsze ojcu kroszonkę dała. I te jajka zostały, bo on tego nie zjadł. Bo to było szkoda było zjeść, nie? No ale były też po prostu takie zwyczaje, które żyły w nas i musiało to się wszystko stać tak, jak myśmy to nie planowali, tylko sporadycznie się to tak układało. No i to taki wielki czwartek to się nosiło właśnie te krzyżyki. Później w piątek, no to też do kościoła się chodziło, pombucka pocałować, nie? Teraz no, nie musimy tego robić, wiemy czemu. No ale Wielka Sobota tak samo. Zapracowana była i moja mama bez przerwy robiła te jajka, bo przychodziły młode dziewczyny z białymi jajkami. Mama je gotowała, farbowała, ozdabiała, wydrapywała kruszonki. One były przeznaczone właśnie na ten drugi dzień świąt. No ale jeszcze powracają właśnie do tego pierwszego dnia świąt, no to u nas nie było zwyczaju tego śniadania wielkanocnego. Było normalne śniadanie i się szło szybko do kościoła, bo ktoś był po prostu bardziej taki, można by powiedzieć, pozytywnie nastawiony do tych zwyczajów, to szedł wcześniej rano na 6 do kościoła na tą rezurekcję. I moja mama zawsze jechała na rowerze. Czasem mnie też zabierała, jak już byłam większa, nie? Ale później były, no to już nie pamiętam, w czasie tego frontu to tego się nie robiło, ale po wojnie właśnie te lata, już 45 rok, 46, do dnia dzisiejszego wykonujemy te kroszonki. Ale jeszcze muszę powiedzieć, że właśnie ten zwyczaj zdobienia kroszonek, jajek wielkanocnych można by powiedzieć, to jest u nas na Opolszczyźnie 1000 lat. Ta tradycja po prostu istnieje, bo czasem ktoś powie, jak to 1000 lat? Tak, bo w czasie wykopalisk, które się odbyły w latach 20. XX wieku, tam gdzie był zamek Piastowski, no wiemy, że został zburzony, została tylko wieża i tam się odbyły wtedy te wykopaliska. I tam właśnie znaleziono skorupki jajek i jajka były z gliny, z wapienia i już były ozdobione, ale były tą metodą nie drapaną, jak my teraz, tylko to był batik. A batik to jest właśnie tym woskiem to było. Więc to jajko już było ozdobione, było na krzyż zrobione, tam był kwiatek. I kiedyś byłam w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, tam była plansza takiego jajka. I mówię, no to jajko to zdobione, to jest tak jak z Opola, bo to właśnie jest Opola. I my się tym chwalimy, że najstarsze zdobione jajko znaleziono w Europie w Opolu.
Pani Stefanio, skoro mówi Pani taki o zwyczajach i o tej pracy, to teraz o tym powiedzmy, bo dzisiaj dla Państwa zdobi tę właśnie kroszonkę, tę pisankę Jacek, wnuk. Z nim będzie okazja jutro porozmawiać o tym, jak się udało Pani pozytywny sposób, że tak powiem, wnuka zarazić do takiej pracy, bo coraz mniej młodzieży przecież takie rzeczy wykonuje. Natomiast wróćmy do samej pracy. Mówi Pani mama, mówi Pani, że pewnie każdy, a przecież jest na Opolszczyźnie mnóstwo twórców ludowych tworzących właśnie te przepiękne pisanki. Jak to było w Pani wypadku? Skąd się, czym się to zaczęło i gdzie Pani widzi tę charakterystykę swojej na właśnie pracy pisankowej? No, właśnie jak mama robiła te jajeczka, a któreś tam właśnie się uszkodziło, pękło, to wtedy ja mogłam wziąć, dostałam właśnie takie narzędzie, bo takim się kiedyś robiło, to jest brzytwa ucięta i to można powiedzieć, że to już 100 lat ma, ponieważ mój dziadek to robił, dziadka, którego ja nie znałam nigdy. Mama się nauczyła od dziadka, ja od mamy, no i wzornictwo jest, można powiedzieć, to samo, ale trochę inne, bo każdy ma swoje jakieś takie inne podejście do tego ozdobienia. Coraz to bardziej udoskonali to się na tym jajku. Mój ojciec zawsze mówi, mama i tak robią fajniejsze listki jak ty. No właśnie, a jakie to były wzory, bo przyzwyczajeni jesteśmy właśnie na Opolszczyźnie do, tak jak Pani mówi, do tych wzorków listków, kwiatków, ale też są przecież zupełnie różne, inne i szukała też Pani właśnie swojego takiego specjalnego wzoru? Ja mam taką zasadę, że robię po swojemu, bo nawet jak koleżanki, czy w czasie wystawy w muzeum, no robią zdjęcia tego, i ja mówię kiedyś do koleżanki, wiesz co, ty nie możesz tak robić, owszem, ty patrz jak inni, ale ty musisz mieć swój pomysł. Bo na tym to polega, żeby z siebie to dać, to wzornictwo. I wtedy już tego nikt mnie nie podrobi, nie? Bo my wiemy, że to wzornictwo zostało przeniesione na porcelanę i ja się właśnie z tego bardzo cieszę, bo mamy po prostu taki moment, że możemy właśnie sobie to opowiadać, że to się tak na Opolszczyźnie rozwinęło przez to, żeby organizowane wojewódzkie konkursy zdobienia tych jajek. Można by powiedzieć, nie kruszonki, ponieważ to były zdobione jajka. To jest plastyka obrzędowa. I pierwszy raz właśnie było takie zawiadomienie w roku 1958 i brałam udział w tym konkursie razem z moją mamą. Ja to zaniosłam do Muzeum Śląska Opolskiego. Konkurs się odbył, pojechałam na wystawę, szukam, nie widzę tych kruszonek naszych, ale była tam pani etnograf, pani Halina Jakubowska, mówi, tak, są, zostały nagrodzone. I dostały się z mamą, bo wtedy muszę jeszcze wrócić do tego, że były trzy jakby takie nagrody. Pierwsza, druga i trzecia. I myśmy dostały właśnie pierwszą, drugą i jeszcze jedną osobę trzecią. No i to się już to powtarzało po tym, nie? Tak co roku. Później już nie brałam udziału tak po prostu sporadycznie na każdym tym konkursie, bo ale one się odbywały. Był później taki moment w roku już lata 60. To był rok 1962 czy 3. Zostałam wezwana do opolskiej cepeli i tam był właśnie prezes Matysek z panem takim doktorem Kurkiem, którzy byli bardzo zainteresowani tym wzornictwem i opierali się właśnie na opinii tej pani etnograf Jakubowskiej, że to trzeba pilnować tego, że to jest takie niespotykane wzornictwo tu na Opolszczyźnie. No i to właśnie pomogło, że zaczęli myśleć nad tym, jak utrwalić ten wzór, bo jajko wtedy było gotowane. One pękło, one się same psuły czasem, nie? No i tak długo się myślało i ja akurat byłam obecna na tym konkursie, który wtedy był i jury, cały tam w komplecie i jeden dyrektor Muzeum Śląskiego Opolskiego i ten z cepeli, pan Matysek. I tam właśnie padła wtedy propozycja, może to przenieść na porcelanę. No, a wtedy to było porcelit, nie porcelana. No to jeszcze Ministerstwo Kultury, wtedy tak się to nazywało, nie chciało tego zatwierdzić. Jak to takie stare wzory sprzed 100-200 lat na porcelanę, a jednak to chwyciło. Nie? Tak, mam przepiękne filiżanki, prawda, właśnie tak, z tymi wzorami. Także tak, ja mam taką filiżankę, bo miałam akurat to szczęście, że ja te pierwsze wyroby robiłam razem, wykonywałam z koleżanką ze Kędzierzyna Koźla.
Ona jeździła do Tyłowic i uczy, ja to w domu próbowałam. Myśmy to próbowali i doszliśmy do tego, jak to robić. Pani Stefania, no właśnie, na koniec, bo mamy dziedzictwo kulturowe przecież związane z pisanką, to chciałem panią na koniec zapytać, tak żeby pani powiedziała nam, ile czasu tak naprawdę realnie zajmuje przygotowanie, tak jak teraz Jacek w tle przygotowuje kolejną z tych pisanek, żeby rzeczywiście ozdobić, żeby powstała taka perełka, takie cudeńko. Ile to rzeczywiście w tej chwili tej twórcy zajmuje czasu? No bo trzeba mieć pomysł, trzeba to później zrealizować. No teraz ta praca jest wydłużona, nie? Bo dawniej się robiło na gotowanych jajkach. To się jajka gotowały, też pękały, no ale teraz już ze względu na to, że jajka, no kury są inaczej karmione, więc wszystkie twórczynie, bo to nie tylko ja sama robię, tylko jest masa koleżanek. No każda kobieta w tu Opolszczyźnie potrafi to zrobić, muszę powiedzieć. No, że takie jajko, żeby już je wykończyć, wyczyścić ładnie, wysuszyć, no to można by powiedzieć, że oględnie około 3 godzin musi być, żeby było ładne takie. No, ale na przykład jak Jacek początkujący, to on to długo robi, nie? Także, no ale zrobi to ładniej niż ja. No to jak robi Jacek, dowiemy się, drodzy Państwo, już jutro w kolejnym naszym spotkaniu świątecznym myśmy mogli właśnie mówić, jak to jest, że młode pokolenie również jest zainteresowane tą sztuką. Pani Stefanio, serdecznie dziękuję za to dzisiejsze świąteczne spotkanie i w imieniu naszej całej redakcji życzymy wesołych świąt. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie, że mogłam to znowu przybliżyć ludziom, nie? Ponieważ to każdy, bo to jest, muszę się powołać tutaj na słowa sławnego świętej pamięci profesora Reinfusa, który kiedyś w Opolu był na zjeździe takim wojewódzkim, mówi, że to jest wielkie arcydzieło na małej skorupce. No na tym musimy skończyć, nie? I o tych arcydziełach dzisiaj mieliśmy okazję porozmawiać z panią Stefanią Topolą, mieszkanką Opola, mieszkanką naszej dzielnicy Grudzice, a jutro porozmawiamy właśnie z przedstawicielem młodego pokolenia, jak to jest z kontynuacją właśnie tej sztuki zdobienia jajek.